Hej, dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z Fazmofobii, a jest ze mną Tomek. Jestem, intro. Po intrze. Moi drodzy, poprzednio zdupiłem bardzo z tymi poziomami trudności, ale już jest ustawiony professional, nie żaden custom, więc teoretycznie nie powinno być problemu. Ja sprawdzę, professional, dobrze. Tak, więc daj ready up i lecimy od razu bez zbędnego przedłużania. I Ridgeview Court. O. Także dawno nie było w sumie, jakby nie patrzeć. Przyjemnie. W każdym razie, pisaliście nam, że duchy generalnie mogą zostawiać fingerprinty teraz wszędzie i na wszystkim. Szczerze nie sprawdziłem tego, nie potwierdziłem, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Może będzie spoko, nie wiem, zobaczymy, ale jeżeli tak faktycznie jest, no to fajnie. Nie, kurde, jednej EMF-ki nie wziąłem. To ja wezmę EMF-kę, wezmę... Ja wezmę termometr i wezmę kamerę. Tak będzie najlepiej. I naszym duchem jest Leslie Dexter. Motion sensor, zdjęcie ducha, EM reader. Oj, widzę, że chyba nowe zadania są. A nie, nie są nowe zadania, ale mamy Discover the Ghost Type, Reach Zero Sanity. Stawiamy 50 plus w zdjęciach. No dobra, okej, okay, zobaczymy. W każdym razie, zanim pójdziemy, ja mam oczywiście, jak zawsze przypominam, zostawienie łapki, komentarza, subskrypcji, wpadajcie na socialki, linki macie oczywiście w opisie. I Tomeczku, gdzie? Zapraszam was na G2. Indeed. To ja idę od razu na górę, z gadadełkiem. Dobra, to ja sobie tutaj dół kamerą, czy nie ma gdzieś orbów? Are you here? Tu jest coś otwarte. Where you? Are you here? Are you close? Kiedy przełączyłeś... O nie. How old are you? Nieważne. Where are you? Are you here? A, bo ja mam chyba brightness na maxa ustawiony. Are you close? Mam tak jasno. How are you? Boże, where are you? Where are you? Are you here? Are you close? Zawsze kluczyki były. Dobra, druga strona. Where are you? Are you here? Are you close? Sprawdzałeś, gdzie są korki? How old are you? Pewnie w piwnicy. W garażu nie widzę. Where are you? Are you here? Are you close? Przede się tu jeszcze z EMF, jak już jestem na górze, potem tu sprawdzę. Na dole nie widzę nigdzie orbów za bardzo. Nie widzę też ukrytego przedmiotu. No gadadełko mi nic nie wynalazło. Dobra, korki włączone. Okej. Okay. Let's go. Dobra, ja na dole nic nie widzę, jeżeli chodzi o orby, więc idę na górę zerknąć. Ja to właśnie kończę z EMF-ką sprawdzać. Dobra, gadadełka, EMF-ka, nic. Piłka leży, ty ją wyrzuciłeś? Nie, właściwie były to pootwierane drzwi pouchylone, też niektóre. Nie zawsze będą na początku, nie? Musimy zaczekać, are aż się pan grzeje. Are you close? How old are you? Sprawdzaliście, gdzieś jest kość albo item? No tak się rozglądam, ale nic widziałem. Where are you? Are you here? Are you close? Dobra, mam podejrzenie, że orbów może nie być. Where are you? Are you here? Dobra, to jeszcze jeden pomieszczenie mi zostało. 10. How old are you? Jeszcze nie nagrzały. O, jest kostka. Za krzesłem. Dobra, trzeba pamiętać zdjęcie zrobić. Hunt. Hunt, nie hunt. Na samym początku Tomek hunt. 12. Umarłem. Ciekawe dlaczego. No pewnie był hunt, a ja nie ogarnąłem, że jest hunt. No też mówiłem ci, że jest ale hunt. Ale tak szybko hunt? Gdzie zginąłeś? W łazience na górze. Ja pierdziel, co z tymi duchami? Sądował teraz... cię. Teraz jest włączony professional, tu się nic nie zmieniło. A gdzie się zrespił duch? Nie wiem. Bo na pewno nie na górze, więc on ja byłem musi... przy drzwiach, zaczął mi migać, włączył się hunt, powiedziałem ci, że jest hunt, a ty... na pewno nie. Za szybko nie. Ten hunt coś. No to masz. Aha, ja mam psychikę 40. O, strasznie żre psychę. No właśnie. Ale moim zdaniem on chyba nie będzie na górze. Nie wiem czasem, czy on z dołu nie wszedł.
Dobra, i podchodzi teraz z MF-ką. Dobra, ja wejdę do domu i spróbuję znaleźć przedmiot, bo może jest tarot, to może spróbujesz mnie zrespić. A, ja gdzieś nie zobaczę. Gdzieś tu rzuca. Bo... Zobacz, Tomek, tam przy wejściu, czy na stoliku nie leży karty. Przy wejściu na stoliku? Są karty, fajnie, super. No to weź te karty i spróbuj mnie wskrzesić. Tylko nie wiem, nie tutaj, no co ty? Już nie wiem tak, gdzie on jest. O, chyba jest tutaj, bo to jak porzucone. Pierniczę. Idę stąd. Nie używaj tych kart. To idź sobie może do piwnicy w szafie i tam je poużywaj. Jakiegoś Jokera zrobiłem. Bo tarotem chyba dało się wskrzesić, to nie? Tak, The Tower. Dead. No to jest kart. Palimy ci się karty? Nie. Ale szafa jest zajęta. Chyba idzie po mnie. Oczywiście, że tak. O, jaka lupa! Dobra, ona... Po lupie! Ale co ty, dlaczego ty nie zostałeś w szafie? Bo już była koło mnie! Nie było w szafie miejsca, były kartony! Aha. No tak. No bo to jest to, ja Demon. Ci mówiłem, co ty masz zrobić. Masz się schować i użyć. Nie, będzie szedł i używał. Ale byłem w piwnicy. No ale to nie ma znaczenia, że byłeś w piwnicy. Taj. O Boże, dobra, ready up, lecimy next. I kto to mówi? Ta osoba to rozginęła w przeciągu 3 minut. Bo bardzo szybko był hunt. Bo mi nie słuchasz. Jak nigdy. I to się znowu sprawdza, nie słuchasz mnie. A ty mnie słuchasz. Tak, wczoraj cię bardzo słuchałem. Tak, na pewno. Nawet byłem ci wdzięczny za pomoc. No, tak. O co, nie? Ej, weź ty nie bulżuguj. Dobra, skończ, Tomeczku. Krucyfix, incensy i zdjęcie ducha. Korki są w kuchni tam, w tym pokoju mniejszym. Może piszę z MF-ką, by to włazić. To idę korki włączyć pierwszy. Dobra, to ja idę szybko w górę zerknę z tym kamerą, czy nie ma orbów. O Boże, włączyłem. Dobra, niech się nagrzeje. Where are you? Patrzymy. Are you here? Are you close? Wiesz, właściwie trochę źle robię też, nie powinienem chyba chodzić jednak z tą kamerą. Where are you? Musimy drugą EMF-kę ogarnąć. Ja zapomniałem are you dodać here? Oczywiście. Are you close? How old are you? Dobra, góra teoretycznie jest czysta. Are you here? Are you close? How old are you? Tomek, tylko że trochę źle robisz, bo jeżeli ty gadasz, a duch będzie ci żarł sanity, bo ty gadasz, to będziesz miał mało sanity. Lepiej iść z EMF-ką albo z jakimś innym przedmiotem, który wykrywa. Dopiero jak znajdziemy miejsce ducha, to wtedy dopiero gadać. Myślisz, że każde pytanie mi żarła psychikę? No, zależy od ducha, bo są takie, z którymi gadasz i ci spada sanity. Chodzę z EMF-ką. Oj, Boże! No ja nie chodzę bez latarki, bo... Dobra, ja orbów teoretycznie też nie widzę. Zaraz będzie hunt, znowu zginiesz. Tu jest 20, dobra, czyli już się teoretycznie nagrzała chałupa. To przejście z termometrem. Tu jest 20, widziałeś gdzieś ukryty przedmiot? Nie jeszcze. Jest w pralni tutaj na dole. Co? Duch. Masz już? Tak, bo tam jest 8 stopni, a w innych jest ponad 20. A piwnica nie jest to, że jest chłodniejsza? Tu nie ma piwnicy. Aha, pralnia, dobra. Tu gdzie korki? I jest orb. Tam ma wprost, nie? O, ruszył drzwiami. Tylko którymi? No, no od, dobra, gdzieś to... którymi tamtymi, nie wiem. Z
Sanitkę jak? Sanitka jest po równo. Are you here? Nie. Dobra, wezmę to, wezmę docce i już idę. Trójka. Where are you? Are you here? Are you close? Gdzie tu możemy zapytać? How old are you? Idę po stafę. Stawię tą kamerę chyba tutaj w ten sposób. How old are you? Słyszałem. Mamy gadać. Czego ty na mnie mordę drzesz, duchu, hu, hu. Dwójeczka na Spirit drzwiach. Box, orby, tak? Znaczy, najpierw zaznacz Spirit Boxa i zobacz, czy będzie mimik. Może być. No to na razie orbów nie bierzemy jako dowód. Okay, ale musimy pamiętać, że są. I dobra, na pewno jest Spirit. Wziąłeś tą kamerę? Tak, kamera jest postawiona już. Także nie trzeba drugiej brać, bo tam wystarczy jedna. Wezmę, dobra, dwa zeszyty. O Jezu, no ale mam czkawkę. Dwa zeszyty biorę. Orby są, to czekaj, tam jest, co my tutaj mamy. A jak mój mózg? Sens Crucifix 53. Dobra, Crucifix. Event. Ant? Nie, event. Event, szóstka, na szósteczce. Ranking zamknięty. Przepraszam. Tomek, Tomek. Masz aparat jakby co? Nie. Dałem tutaj dwa zeszyty. A nie ma już bardzo zimno? Nie wiem, nie sprawdzałem, zaraz zobaczę. Dobrze, ten na początku jest ten duch, to jest łatwo chodzić do wana po rzeczy. Uchwycić zdjęcie ducha, on się duchowi, a tak za pomocą krucyfiksa. Za pomocą kadzidła, dobra, biorę kadzidło. Popieprzy mnie z tą grą zaraz. Nie gadaj, że nie żyjesz. Naprawdę, popieprzy mnie z tą grą. Dlaczego to się na mnie wszystkie gówno uwzięło? Co jest nie tak? To jest drugi odcinek, gdzie umieram po raz kolejny. Na każdym meczu umierasz. No więc mówię, drugi odcinek, czwarty mecz. Zmarłem tu w salonie. Widziałem. Zaraz po lewej. Się rozłożyłeś jak... O Boże, mam dość. Ja pierdzielę, no co jest? Czy ty użyłeś incensa tam? Może kadzidło. Nie zaliczyło tego. Jeżeli użyłeś to w tamtym pokoju, to znaczy, że on zmienił pokój. Teraz zaliczyło kruca. Ale nie zaliczyło kadzidła tam. I wróć, wypij, bo masz 16 już, 13. Czemu? No nie wiem, no tak spadło. Może to są kadzenie pewnie. A, czyli ruszam co, jedyne... się fotel przed tym dużym pokoju. No to zmienił miejsce w takim razie. Ja nawet nie zdążyłem temperatury sprawdzić. Więc musisz jeszcze raz zebrać tego. Kadzidło muszę jeszcze raz zrobić. Ale spalił kruca w tamtym mniejszym pokoju, tak? No kruc się chyba ogólnie spala. No ja nie wiem, to musisz zobaczyć temperaturę w salonie w takim razie. Po prostu odpalę go już w salonie. Tylko żeby się nie okazało, że odpalenie krucyfiksa, znaczy kadzidła, powoduje spadek sanity i hunta, bo wtedy... No, chyba zmienił pokój. Dobra, proponuję, żebyś wyszedł. No i ja zobaczysz psychę. Ja właśnie też... Miałem 40 zobaczyć. Jak wchodziłem. Jeszcze mi tam rosło. 34. Ale zaliczyło, więc zmienił miejsce na salon. W takim razie. No salon, dobra, to wezmę tam jeszcze skrócę w razie czego i termometr. I termometr, nie, tak. No dobra, termometr. Ale pilsy weź jeszcze jedne.
w sumie pszczoły mogę brać. Skubaniutki. Jaka jest temperatura? 13. 11. 9 tutaj. No, bo... dobra, Tomek, wychodź, to będą twinsy. Tak? Tak mi się wydaje, bo... Znaczy, to jest strzał totalny, ale jeżeli tam robił akcję, a jego pokój był tam, no to z reguły twinsy tak działały. Tylko czekaj, co było na twinsy? Nie, czekaj. To nie mogą być twinsy w takim razie. Dobra. Weźmy to i weźmy... Co ty szam? Ogień nie. Nie, to nie będą twinsy. Dobra, zostawię też w drugim pokoju. Aha, mam już wszystko trzy. Dobra, kurde, się pozbędę. Miałem go wyrzucić, zapomniałem. No bo tak, jeżeli mówię, będzie Spirit Box, musiałbyś zobaczyć, czy ultrafiolet gdzieś jest. Ewentualnie, bo wtedy możemy wykluczyć mimika i możemy zaznaczyć orby. I to wtedy będzie Mara, albo to jest Mara. Macisko jedno, bo to ono takie było. Increase chance to attack in the dark, turning the lights on around the maroon lower its chance to attack. Możesz zapalić światła, to jeżeli to jest Mara, to będzie mniejsza szansa na... Czekaj, Dodge tam ustawiłem. UV-kę muszę sprawdzić. Wiecie, yokai oiro. Talking near yokai when hunting you can only hear voices close to it. On ten jaki był? Nie wiem, jeszcze? Onryo. No orb jest w tym salonie teraz. Jest w salonie orb. O, jest Dodge. Okej. Okay. Dowody docy. No to Spirit Box, orby i docy, czyli to będzie yokai. Talking near yokai, manager. W sumie gadałem z nimi, zaatakował, to by się też zgadzało. No dobra, to skoro mamy Tomek, to odjeżdżamy, bo szkoda marnować pieniążka. Jadę. Jeżeli mamy wszystkie. Ty i tak straciłeś. Znaczy, nie straciłem nic, bo odjechaliśmy, nie? A no tak. Yokai. No w tamtym meczu... Tak. Nice, yokai. Pięknie. Widzisz? Ja robię grę. No. Entuzjazmu okay, trochę więcej. Reader jeszcze jeden dam. Jak mi ładnie XP wchodzi. To jest nam niepotrzebne, Igniter Incense, dobra, to już będziemy mieli na przyszłość. Także dobra, słuchajcie, dziękujemy wam za dzisiejszy odcinek. No niestety nie wiem, co jest nie tak, że te duchy są tak agresywne w moją stronę, nie jestem wiem, ale to jest raczej ale to jest raczej kwestia tego, że wiecie, mam nad sobą ikonkę nagrywający. Tak, jasne. Raczej na pewno tak jest. W każdym razie, my wam za dzisiejszy odcinek dziękujemy, słyszymy się w kolejnym, także trzymajcie się, cześć i... Pa, pa!